trzy grupy, to znaczy skargi mieszkańców, skargi pasażerów i skargi przewoźników, czyli was, Państwo, którzy jesteście tutaj na sali. Nie chcę teraz tego rozwijać tak szczegółowo, ponieważ zabrało mi to dużo czasu, a nie o to tutaj chodzi. Spotkaliśmy się tu na pewno po to, żeby w tym mieście poprawić tą komunikację, bo naprawdę jest źle i również ja, jako naczelnik ruchu drogowego w Wadowicach, muszę czerwienić się i wstydzić się przed urzędnikami z naszego województwa, którzy odwiedzają nasze miasto i dziwią się, że od kilku lat nie jest to rozwiązany ten problem. I zawsze jak wracamy do tego tematu, ja im tłumaczę, że wciąż jesteśmy na toku rozmów i coś będzie załatwione, to oni mi mówią, że przyjeżdżają tu od kilku lat i jest tak samo albo jeszcze gorzej. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o nasz powiat, Wadowice, miasto ma tą sytuację najgorzej ulokowaną. Spójrzmy na sąsiednie miasta, czyli Kalwarię Zebrzydowską i Antrychów, gdzie powstały dworce. Tam ruch odbywa się już w miarę jakiejś możliwości, jakiejś uporządkowany. Natomiast oceniając nas jako powiat wadowicki w województwie, również jesteśmy spostrzegani jako najgorszym powiatem z miastem wadowickim na czele. Dlaczego? Dziwią się dlatego, że w Wadowicach od kilku lat jest wybudowany dworzec autobusowy. Włożono tam niesamowite pieniądze, jak Państwo wiecie, na pewno tam przebywacie i widzicie, jak to wygląda. Natomiast świeci pustka. Natomiast ci goście, którzy tu przyjeżdżają, Inspekcja Transportu Drogowego, Urząd Marszałkowski, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej, nawet Komendy Głównej, z pewnych przyczyn, nie będę o tym tutaj mówił, też zwracają uwagę na to, że w tych Wadowicach to wygląda źle. A wracając do tego, jeżeli chodzi o tak, mieszkańcy często się skarżą, że te busy po prostu stoją gdzieś na prywatnym terenie, przed ich domami, w ogródkach, na ulicy Karnelickiej, na ulicy Alei Wolności, na ulicy Topolowej i innych sąsiednich, nie będę dalej wymieniał. Jeżeli chodzi o pasażerów, to tak samo pasażerowie przychodzą do nas z różnymi skargami, piszą pisma na przewoźników, na różne inne sytuacje, to też nie będę mówił, bo na pewno Państwo jako gmina wiecie, bo mieszkańcy, czy pasażerowie, czy przewoźnicy piszą te skargi do policji, do starostwa, do urzędu marszałkowskiego, wszędzie, gdzie mogą te skargi napisać. Więc nie będę omawiał tych skarg, bo wszyscy jesteście tutaj zaznajomieni z tymi skargami. To są te problemy, które tutaj poruszamy. Jedyne, co chciałbym wywnioskować, żebyśmy dzisiaj podjęli tutaj, żebyście Państwo podjęli jakąś decyzję taką, która to unormuje, będzie lepiej to wyglądało w tych Wadowicach i nie będziemy się musieli na przyszłość wstydzić. Na pewno muszę tu też podkreślić, że uczestniczę już w kilku takich spotkaniach i do niczego nie dociera. Nie chciałbym też, że dzisiaj będziemy rozmawiać o tym i spotkamy się tu za rok, za dwa i dalej sytuacja tak będzie. Nie jest to jakiś plan pięcioletni czy dziesięcioletni, żebyśmy to zrobili w 2025, tylko jeżeli spotykamy się i wszyscy tracą czas, bo na pewno i wy jako przedstawiciele transportu, Państwo i my, to jest po to, żeby coś z tego wywnioskować i jakieś rozwiązanie problemu się znalazło. Nasz problem, który my widzimy, to zgadzamy się i oczywiście też proponujemy, żeby zlikwidować i nie nazywać te ulice dwie dworcem autobusowym, bo to nie jest dworzec autobusowy w Wadowicach i nie mylmy pojęć. To są przystanki komunikacji, które po prostu funkcjonują jako dworzec autobusowy. Natomiast moją propozycją i prośbą, żebyście Państwo wzięli pod uwagę to, że jeżeli ktoś z przewoźników nie chce przenieść się na dworzec autobusowy, bo nie może nikomu nakazać, że to ma być dworzec autobusowy, może jest taka propozycja tutaj Rady Gminy Pana Burmistrza, że ten dworzec, żeby po prostu funkcjonował i miał to rację bytu, to prosiłbym tam, żeby na tym dworcu znalazł się monitoring, jak jeżeli gminę na to stać, dyspozytora ruchu, bo ponieważ tak jak mówię, my zawsze wszystkim przewoźnikom mówię, że policja nie jest od tego, żeby być dyspozytorem ruchu i wypuszczać bus na linię albo odznaczać, że przyjechała, bo to są inne zadania i do innych jesteśmy spowołani zadań, więc uważam, że ten pomysł jest dobry. Jeżeli Państwo chcecie skorzystać, to korzystajcie i podpisujcie tę umowę na dworzec, który jest przy ulicy Piłsudskiego. Jeżeli macie inne problemy, inne pomysły, to proszę zgłosić tutaj Radzie i Panu Burmistrzowi. Natomiast uważam, że służy to spotkanie po to, żeby to ujednolicić i unormować, żebyśmy w końcu już w przyszłym roku nie musieli tego tematu poruszać. Natomiast podkreślę na pewno, że w przyszłym roku są Dni Młodzieży i tutaj są plany takie, że o niektórych nie mogę na razie zgłaszać i mówić publicznie, dlatego że to jest forma planów i to jest jeszcze ściśle tajne, jak to dla policji. Natomiast chciałbym, żeby po prostu te Wadowice już znikły w całym województwie, gdzie się pojawiam, że po prostu Wadowice jest najgorzej, jeżeli chodzi o transport i o dworzec
dworzec komunikacji zbiorowej.